Pogoda podarowała nam dziś sporo słońca, więc w Telehicie zrobimy to samo. Słynny przebój Podaruj mi trochę słońca Ewy Bem, autorstwa jej brata Aleksandra oraz Marka Dudkiewicza, to ponadczasowy przebój lata, a na tegoroczne wakacje pojawiła się specjalna wersja w wykonaniu takiej sobie orkiestry. To młodzieżowy 40-osobowy chór z Lubelszczyzny, który wraz z autorem słów piosenki przyjechał do Warszawy, by spotkać się z Mateuszem Jędrasiem. Taka sobie orkiestra zaraz da swój popis. Marku, co czyni tę piosenkę taką wyjątkową i ponadczasową? Ja się sam nad tym zastanawiam. To jest bardzo wieloletni przebój, nie da się ukryć. Ciągle cieszy się ogromną sympatią. Ciągle u progu lata gdzieś ktoś pochyla się nad tą piosenką. No mi jest szalenie miło, bo to już nie druga, ale jakaś trzecia czy czwarta młodość tego utworu. No a tutaj 40 bardzo młodych ludzi z Lubelszczyzny nagle się nad tym pochyliła. Jakże skutecznie. Czyli kolejne pokolenie. No było, nie było. Tak. A producent, Polak, mieszka na Maderze i nie widziałem go w życiu, ale mieliśmy chyba niezły kontakt, tak czy owak. No i to jest ten efekt właśnie. No to zobaczmy i posłuchajmy tego ponadczasowego utworu już teraz w wykonaniu najmłodszego pokolenia. A skoro jesteśmy przy temacie